Tej widowie, teraz w nowym sezonie Rocket League'owym. Dzisiaj testujemy sobie Nissana, czyli nowe auto z Rocket Passa. Tak jak sobie zagrałem chwilę na freeplayu, jestem w stanie stwierdzić, że to jest coś w pokroju... Kurde... To nie jest Dominus, ale... Bardziej powiedziałbym, że taki breakout nawet. Bardzo dziwnie się nim porusza. Jednocześnie jest nie za wysoki, ale długi. To jest chyba... Tak strzelałbym, że to może być plank. Czyli hitbox tego breakouta i tego Batmobila. Więc dzisiaj sprawdzimy sobie, czy to, co zauważyłem, jest prawdą. No, powiem tak. Samo auto, sam model samochodu jest naprawdę superowy. Podoba mi się... Bardzo mi się podobało, tak powiem. Nie będę jakiegoś... Nie wiadomo jakiego epitetu wykorzystywał. Nie epitetu, epitet jest w zdaniu. Będę jakiegoś super przymiotnika wykorzystywał. Po prostu bardzo mi się podoba. Ale kurczę, poruszanie się... No jest dziwnie. Zresztą, jak sami sobie kupicie, to zobaczycie, o co mi chodzi. Może tym mnie coś strzeli? Jasne. Przepraszam was, jeżeli będzie lagować troszkę ten odcinek, ale nie wiem dlaczego od razu po starcie sezonu strasznie laguje. Może to jest spowodowane tym, że niedawno była aktualizacja i jeszcze muszą naprawić parę... parę błędów. Może to też przez to, że ludzie testują tego Rocket Passa i wszyscy nagle, kurczę, wchodzą do gry. Przez to gierka laguje. What the fuck? Przez to gierka laguje. Bardzo chciałem wam pokazać tego Nissana i w sumie, kurde. Chyba. Przypłacę to jakością. Ale trudno. Najwyżej nie będziecie tego oglądać, ale to odcineczek będzie. Jeżeli powtórzę, to prosi. Dzień. Przed chwilą sobie właśnie kupiłem Rocket Passa i sobie myślałem, kurde, by tak wypróbować, jeszcze tego nie stało. Tak, podjąłem jakieś trójki. Gramy. Może strzelam? Prawie. Nie, ja nie lecę. Ja wolę poczekać. Trochę popełniam błąd grając w Rankedy od razu po starcie sezonu, bo teraz żaden z nich nie jest ani trochę bliski tej rangi, na której gramy, czyli to jest platyna 3. Ciekawe jest w sumie to, już tak podleciałem. Ciekawe jest w sumie to, że tak, zawsze na starcie nowego sezonu cofa troszkę, no, wszystkich nas o tam parę rang w dół, prawda? What the fuck? Co to było? A ja jak sobie zobaczyłem, o ile mnie cofnęło na dwójkach, to okazuje się, że dalej mam czempiona. Chyba że źle mi pokazuje, bo można by, wiecie, wejść w karierę, tam rankingi ligowe i to pokazuje tam rangę znajomych, no i między innymi naszą. Tak właśnie można sprawdzić sobie
jaką ma się w danym momencie rangę jeszcze przed placementami. No i okazuje się, że Italia ma czempiona, kurde, bo tak jakby mnie wcale nie cofnęła. Ja nie wbiłem czempiona, wiecie, 3, żeby mnie nie cofnęło. Żeby mnie cofnęło tylko do czempiona. Tylko wbiłem czempiona 1. Dywizję tam chyba trzecią. Trudno, no, przegraliśmy to. Ludki nie potrafią. O, a chwila, 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 tego nie było. Widzicie? Czekajcie. Na czasie drużyny tego nie ma, ale... Aha. Ale na zwykłym czacie pokazuje, kiedy kto wysłał wiadomość. Czy to jest czas timera, tak jakby, nie? 10 sekund do końca gry. 48 sekund do końca gry. Fajnie. Fajne. No dobrze, no to zagrajmy jeszcze raz, no trudno. Będę wbijał ponownie i na, a dla odmiany właśnie na propos tych rank, na trójeczkach też nie spadłem. Mam dalej platynę 3. A dla odmiany na solówkach też mam platynę 3. Czyli spadłem, bo miałem Diaksa 1 na koniec sezonu. Więc, no podsumowując, nie wiem, gra sobie wybiera z jakich trybów nas zrzuca, z jakich nie. Dobra, dobra, ostatni meczyk z Sanem. Znaczy, może nie ostatni. O, chwila, chwila. Wydaje mi się, czy zmniejszyli tak jakby przestrzeń w tabeli. Może to dlatego, że nie wszyscy znaczy. No i jak zwykle serwerów nie naprawili. Super, ale coś tu się buguje jeszcze, mam takie wrażenie. Będą musieli jakoś fixa wstawić. Jakieś zmiany w ustawieniach, coś. Skrypka. To by... No dobra. Przy okazji, jak chcecie, to macie moje ustawienia kamery. Używam ich już tak od dobrego pół roku. Nie się zmieni. No dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie większych zmian w grze samej nie zauważyłem. A, jest nowa mapa, której niestety nie zobaczymy. I tak zmienili, o ile to nie jest bug, przestrzeń między tytułem i nickiem. Widzicie, to jest teraz tak skupione. Wcześniej była fajna przestrzeń, a teraz to tak... No, niemalże się zlewa. What the fuck? No, jeden nam wczyta meczek, to będzie fajnie. No, chyba znalazło. Jak tam FPS-y? OBS-y? Nie, w porządku. Jednak laguje mi. No i nie, no już myślałem, że trafiliśmy na jeden z tych zbugowanych serwerów, kurde, było. Oj, ja nie. No dobra. Czy to raczej jest jakiś plank? Wątpię, żeby kolejny raz użyli do minusa. Widzieliście, jak to wystrzeliło, jak chciałem to tak delikatnie uderzyć boczkiem. Teammate powinien lecieć. Dobra, ma lipy. Zaczekał w brameczce. Fajnie byłoby w końcu coś wygrać, bo jestem w zasadzie 0-2 w tych placementach na trójkach. What the fuck? Ale powiem wam, że te lagi mnie zaczynają troszkę irytować, bo... Ej, przepraszam. Niby jest niewiele, ale... Naprawdę, kurde... Aha, to mi zdemować. What the fuck? Ale czuję to, czuję ewidentnie, że wiecie.
Czy mam opóźniony ruch? Troszkę. Blok. Prawie. Może łódka strzeli, nie strzeli. Pytanie, czy coś. Przykleiłem do tej. Oj, mit. Weź sobie to do cornera. Cyk. Kontrola. Kontrola butecików. Świetne podanie. Ja wykorzystam niestety. Leci wódka. Brawo, wódka. Lecicia. Kicia. No. Świetne podanie. O, motherfucker. Myślałem, że dam radę do tego preflipować wcześniej. Jak zawsze. Ciutkę za wcześnie. No i po co ty wódka lecisz? Nic z tym nie zrobiłem, ale obu moich teammateów leci. Obu. Nie chodziło mi o to, żeby oni double commitowali. Może, żeby jakoś mu to podać temu łódce. O, jest, dobra, samobój. Fakt faktem, ale... No się udało. O, wiem, jakie ten samochód mi przypomina hitboxy. Porsche. Tyle, że ten jest dużo dłuższy. What the fuck? Tak szybko poleciałem do tej piłki. Nawet jeżeli to był speed flip, ale tak szybko. Oj, lecisz, 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 cicia. Cicia leci, wódka nie trafia. What the fuck? Wait. Oj, chciałem tego. Wall Rida. Zrobić. Bo ten samochód, tak jak też Plank, co potwierdza moją teorię, jest bardzo dobry w redirektowaniu. Bardzo łatwo się robi tego typu strzały. No, głównie przez to, że jest płaski, prawda? Fajowo. Grałem 2 na 3, a i tak remisiłem. To przez te moje lagi. Nie pokazuje, że mam przecież 100 FPS-ów, a i tak laguje. Dziwne. Nie, no to na pewno nie jest kwestia sprzętu. Strzelił fajnie. No, może się uda wyjść na zero w tym odcineczku. No nie wiem, jeżeli się zastanawiacie nad kupnem tego Rocket Passa, nad kupieniem tego Rocket Passa. Jeżeli chcecie kupić tego Rocket Passa, powiem tak. Nie liczcie się z tym, jak w sumie co Rocket Pass, że będzie jakiś niesamowity. Ale jeżeli faktycznie mam się zwrócić to później na koniec sezonu, to jak najbardziej. Czemu nie? Zawsze będziecie mieć takiego fajnego tego Dominusa. Nissan. W ekwipunku. Nie, to wszystko. Fake. Fake bomb. Dawaj, 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 dawaj. Cicia, good. Tylko Cicia miał szybciej lecieć. Że? Strasznie się dziwnie flipuje tym samochodem. Spróbujmy jakiegoś
Slingshota. Palnić. Kurde, no tak. Nie na bramkę niestety, szkoda. Można by ocenić. No, nie. Trochę mnie tepa, mam takie wrażenie. Jakby miał wysoki pięć, ale nie mam, mam 74. Dobra, nie trafiłem tego, no trudno. Staram się. Dobra, już nie będę nagrywał. Niestety troszkę laguję. Ja nie będę wam pokazywał takiej gierki. No dobra, dziękuję wam za uwagę. To było na tyle z przedstawienia sezonu. W następnym odcineczkach już. W następnym odcineczku już będziemy wracać do normalnego grindowania. No i do następnego. Cześć.